Warszawskie studio People Can Fly najbardziej kojarzy mi się z Painkillerem, dynamicznym FPS-em ze świetną muzyką i absurdalnymi brońmi, których jedynym celem było urozmaicenie sposobów na dokonywanie rzezi. To też jedyna gra, w której nieświadomie zbliżałeś twarz do monitora podczas bitewnego szału, by zostać ochlapanym krwią z eksplodujących na ekranie ciał przeciwników. Po drodze pojawił się jeszcze Bulletstorm, który po pierwszej grze studia odziedziczył dynamiczne podejście do walki i zamiłowanie do rzezi. Był jednak tworzony jako parodia ówczesnych shooterów i nie zyskał już tak dużego uznania. Natomiast 18 lat po Pękilerze otrzymujemy Outriders, kooperacyjny luter Shooter, którego DEMKO możemy ogrywać od zeszłego tygodnia. Tytuł wzbudził moje zainteresowanie na E3 w 2019 roku. Jednak udostępnione youtuberom demo wyraźnie ograniczyło moje wcześniejsze pozytywne wrażenia. Wydawało się, że recenzenci, którzy chwalą Outriders, omyłkowo puścili materiał z innej gry. Moje ówczesne przemyślenia opublikowałem w tym filmie. I choć pomyliłem się co do sterowania i wagi bohatera, a o tym więcej za chwilę, to w większości moje przewidywania były słuszne. Szczególnie, że wiele wskazuje na to, że w ręce teraz wpadło nam dokładnie to samo demo, które w zeszłym roku ogrywali znani recenzenci. Gra należy do Gatunku science fiction, a nad naturalne mocy, którymi posługują się postaci, tłumaczone są wpływem tajemniczej anomalii, która mutuje wszystkie żywe istoty. A zatem w grze znajduje się magia, tłumaczenie, że mutacja pozwoli ci władać żywiołami, jest równie dobre jak to, że ugryzienie przez napromieniowanego pająka uwykształci u Ciebie pajęcze zmysły. W rzeczywistości bohater po każdym z tych zdarzeń mógłby wybrać się jedynie na wyprawę do piachu. Outriders wydaje się inspirować motywami z różnych gier i filmów. W mojej ocenie szczególnie przypomina inną, wielosobową grę z gatunku sci-fi, zaczynającą się na literę D. W 2012 powstało fabularne MMO Defiance, a także równolegle emitowany serial o tym samym tytule. Tam jednak akcja dzieje się na naszej planecie, na której wszystko zmutowało, gdy zostało wystawione na działanie opcji technologii terraformicznej. Zaawansowana machineria uległa zniszczeniu, a mieszkańcy postapokaliptycznej ziemi walczące o pozostałości tej supertechnologii nazywani są Arkhunterami. Jak wspominałem poprzednio, w lutarzutarach czy grach MMO fabuła jest praktycznie niepotrzebna. Wystarczy, że walka jest dobra, a gracz ma pełne ręce roboty, bez wrażenia, że cały czas wykonuje te same czynności. Jednak część fabularna może znacząco wzbogacić taką grę, oddalając poczucie monotonności i pomagając w wytworzeniu unikalnego klimatu. Ale może jej również zaszkodzić. W Defiance scenarzyści próbowali ugryźć większy kawałek historii niż byli w stanie przełknąć. Nowy tytuł powinien sprzedać odbiorcy interesującą historię, ale równocześnie też musi tłumaczyć zasady, którymi rządzi się wykreowany przez autora świat. Fabuła bez wprowadzania pewnych zasad jest równie efektywna jak opisywanie kolorów osobie niewidomej, z kolei zasypywanie gracza faktami jest równie emocjonujące jak czytanie encyklopedii za każdym razem, kiedy masz ochotę na kryminał. Niewłaściwe tempo, mało interesujące postaci i źle dobrany magafin mogą zaszkodzić każdej produkcji. Defiance nie było w stanie udźwignąć wykreowanego przez siebie świata, a nawet co ciekawsze postaci wydawały się być pozbawione celów. Outriders musi stawić czoła podobnym problemom i jak na razie pod względem fabularnym jest dość przeciętnie. Wiemy, że Ziemia została zniszczona i nie nadaje się do zamieszkania. Z kolei anomalia na Inok uwięziła uciekinierów, zmuszając ich do walki o kurczące się zapasy. Nasz bohater budzi się po 30 latach od pierwszego lądowania i od razu trafia w sam środek nowo powstałego. Do konfliktu. W Kaczence zostaje pojmany przez nieznaną grupę ludzi i na rozkaz jednego z nich zostaje wywieziony na ziemię niczyje, gdzie toczy się walka między dwiema największymi frakcjami. Tam bohater ginie, by w cudowny sposób odrodzić się jako odmieniec i zyskać moc nad żywiołami. Jako gracz dostajemy kilka tropów, które mogą nas zaciekawić i sprawić, że będziemy chcieli poznać odpowiedzi na pojawiające się pytania. Kim jest człowiek, który kazał nas wywieźć na front? Czym jest anomalia i co ją wywołało? Gdzie oryginalnie prowadził sygnał, który odczytaliśmy z drugiej sondy? No i kiedy ponownie spotkamy Maxwella, czyli gościa, który zabił naszego kumpla kowboja i próbował to samo zrobić z nami. Bo powiedzmy sobie szczerze, to jedna z najstarszych zasad, że jeśli film czy gra nie pokazuje śmierci antagonisty, to ten zawsze przeżywa. Poza tym Maxwell wykazuje się Pewną niekonsekwencją, bo z jednej strony chciał nas rozstrzelać tylko dlatego, że część osób z naszego oddziału była zakażona, ale zupełnie mu nie przeszkadzałoby wydać rozkaz lądowania statku na planecie i ryzykowania potencjalnego skażenia każdego, kto opuści kriostazę. Jednak pomijając naszego pierwszego złola, bo gra urywa wszystkie związane z nim tropy, mamy motyw zemsty na tym drugim, który kazał nas wywieźć na front. Niestety tego zabijamy podczas pierwszej godziny gry w prologu. Pod tym względem Destiny 2 dużo lepiej napędzało motywację gracza. Od razu wiedzieliśmy, z kim się będziemy i dlaczego. W ataku Imperium polegli nasi NoName'owi towarzysze. Straciliśmy moce, sami prawie zostaliśmy zabici przez głównego antagonistę i przez to musieliśmy zbudować naszą postać od zera. W Outriders co najwyżej możemy złościć się na pogodę i ewentualnie podążać za tajemniczym sygnałem. Mimo, że gra sugeruje, że znaliśmy się trochę z Jakubem, aż Shira uratowała nam życie wrzucając nas do lodówki, gdy budzimy się po 30 latach w nowym świecie nie dostajemy wystarczających powodów, by za tą dwójką podążać. Choć sam bohater podkreśla, jak wielki wobec nich ma dług do spłacenia. Dodatkowo wszyscy reagują Ochami, gdy usłyszą, że nasz bohater jest outriderem. I nie mogę się pozbyć skojarzenia z Andromedą, gdy podobnie wszyscy reagowali na hasło Pathfinder, mimo że ta pozycja nie miała żadnego sensu ani realnego znaczenia. Tutaj jest jednak szansa na coś więcej. Być może mutacja jest jak wino i fakt, że byliśmy z nią w hibernacji przez 30 lat, sprawił, że lepiej się w nas rozeszła. Może ci, którzy byli dotknięci anomalią przy pierwszym lądowaniu, są mocniejsi od tych, którzy zmutowali dużo później. Na razie trudno powiedzieć. W demie nikt nie umiał wytłumaczyć, co takie ona nas wyróżnia od innych. Natomiast dialogi nie są takie złe. Jednak bardziej przypominają materiał, który ma trafić do korekty redaktorskiej, niż finalny produkt. W polskiej wersji trafiło się wiele takich momentów, w których można było powiedzieć to samo, tylko lepiej. Z kolei rzadko kiedy podoba mi się polski dubbing i Outriders nie jest wyjątkiem. Gra aktorska nie jest najlepsza, ale w wersji angielskiej też nie ma się czym zachwycać. Choć przynajmniej tam słowa pasują do ruchu warg. O tym, że świat podziwiamy z perspektywy gościa trzymającego w ręce kamerę z wyłączoną stabilizacją, nie będę się długo rozwodził, bo wspomnieli już o tym wszyscy. Tak, obraz w Outriders się trzęsie i to bardzo, choć ten problem znika, gdy wracamy do walki. A w tej wrażenia zależne są od stylu gry. W Outriders możemy odnawiać zdrowie, gdy ranimy i zabijamy przeciwników. Gdy gramy w agresywny sposób, walka staje się bardzo dynamiczna. Ryzykujemy zgonem naszej postaci i koniecznością rozpoczęcia całego starcia od nowa, ale nagrodą jest świetne uczucie mocy, gdy przeskakujemy z przeciwnika na przeciwnika, balasując na granicy śmierci. Niestety, podobnie jak w The Division, nie każdy wróg chce umierać od jednego strzału. Choć w starciu dostajemy słabe jednostki, na których możemy się łatwo odżywić, to granie żałuje nam też takich, które dają. Się rozłupać dopiero po kilku strzałach z shotguna z odległości pozwalającej na dojrzenie u nich włosów w nosie. Początkowo demo ogrywałem w koopie i faktycznie wspólna rozgrywka pozwalała na agresywny styl gry, lecz gdy zdecydowałem się na taki sam skok w grupę przeciwników grając solo, moby bez problemu wytarły mną podłogę. To z kolei wymuszało częściowe chowanie się za barierami i okazuje się, że AI wcale nie jest takie złe. Snajperzy utrzymują pozycje i korzystają z każdej okazji do strzału, natomiast opancerzone jednostki skutecznie wyganiają gracza z bezpiecznych pozycji, pozwalając jedynie na bardzo krótki moment wytchnienia. Dopiero grając samotnie, zauważyłem jak niewiele frajdy czerpie się ze stałego chowania za zasłonami. Walka przestaje być dynamiczna, nie pozwalając na pełne wykorzystanie umiejętności postaci. Choć o poziomie trudności decyduje level świata, który możemy zmniejszyć, to jednak, wybierając łatwe wyzwanie, dostajemy również słabsze nagrody. W prologu rozczarowuje level design i wydaje się, jakby był wzięty z innej gry. Outriders na tym polu wysyła sprzeczne sygnały: mechanika zachęca do agresywnego miażdżenia wrogów, natomiast niskie zasłony sugerują, że powinniśmy powoli przechodzić między jedną a drugą, wybijając przeciwników z bezpiecznej pozycji i odległości. Jest to poziom kastracji, który wywołuje najwięcej obaw związanych z Outriders. Bohater na stałe przytwierdzony jest do ziemi, chyba że używamy wyjścia za zasłony lub odpowiedniego skilla. Nie przeszkadza mi to szczególnie, jednak gracz dostaje niewiele opcji unikania ognia, gdy interakcja z zasłonami nie działa tak jak powinna. A to zdarza się wyjątkowo często. Postać wielokrotnie przykleja się do ścian z niewłaściwej strony, odmawia kucnięcia za przeszkodą dziwnie wystając ponad nią, albo chowa się z opóźnieniem akurat w momencie, gdy powinna od zasłony odskoczyć. Dlatego choć walka potrafi dać dużo frajdy, toporna interakcja z otoczeniem, a także nudne i klaustrofobiczne poziomy ze sztucznie poustawianymi zasłonami działają odpychająco. A to spora strata, gdyż zarządzanie ekwipunkiem i modyfikacja sprzętu jest dużo lepsza niż ta w The Division czy Destiny. Przede wszystkim gra ma być pełnym produktem, bez mikrotransakcji, mimo że do grania wymagane jest stałe połączenie z usługą Square Enix. Choć kreator postaci jest ubogi, w dowolnym momencie możemy zmienić wygląd naszego bohatera. Wraz ze zdobywaniem achievementów i nowymi poziomami trudności dostajemy też różne elementy kustomizacji, więc może w pełnej grze pojawią się również elementy wyglądu samej postaci. Rzadki ekwipunek wpływa na skile naszego bohatera. W Outriders te zmiany są widoczne już na pierwszych poziomach. Przykładowo, pierwszy taki przedmiot, który dostałem z misji, skracał o 20% czas odnowienia się jednej z moich umiejętności. W demie craftingu nie było, ale materiały reklamowe obiecują możliwość ulepszenia sprzętu. Zatem istnieje szansa, że będziemy mogli levelować gir, który wizualnie nam się podoba najbardziej. Większość z dostępnych broni i umiejętności działa i brzmi wystarczająco dobrze, by móc czerpać satysfakcję z ich używania. Z drobnymi wyjątkami. Tutaj najbardziej bolesna dla uszu była kopuła spowalniająca rzucona przez Trickstera. Choć podoba mi się pomysł, by emitowała hałas, gdy się do niej zbliży, to jednak wolałbym, by przejawiał się on w basach, niż w wysokotonowym trzeszczeniu. Demco Outriders pokazało, że gra ma kilka mocnych zalet, ale niestety również to, że przy każdej z nich znajdziemy kilka mniejszych wad. Mimo, że nie zrobiło niesamowitego wrażenia, nie skreślałbym tego tytułu tak od razu, ponieważ tak samo byłem sceptycznie nastawiony do The Division 2, które na testach wypadło bardzo słabo, a dopiero w pełnej wersji pokazało się od tej lepszej strony. Tutaj może być podobnie, choć po tym co widziałem do tej pory, trudno złapać za portfel i bez wyrzutów sumienia wydać te 250 PLNów. Według mnie to gra głównie do kooperacji, więc jeśli nie masz przynajmniej jednego kumpla chętnego na grę, to zamiast liczyć na matchmaking, lepiej się wstrzymać z preorderem czy kupowaniem gry w dniu premiery. Szczególnie że przy tylu niewiadomych, dużo bardziej komfortową ceną byłoby te 40-50 dolarów. Żądane przez wydawcę 60, wydaje się już przekraczać tę bezpieczną granicę. I to tyle ode mnie. Daj znać, jak tobie się podobało demo, co sądzisz o Outriders i czy zamierzasz kupić grę jeszcze w kwietniu. Tymczasem dzięki za oglądanie, z tej strony jak zawsze mówił shifter z ogrysków. Zachęcam cię również do oceny filmu, klikając łapki z kciukiem w górę i w dół. Choć podobno te z kciukiem w górę ostatnio zmutowały i często klikane przyspieszą nadejście wiosny. Kto wie, warto spróbować. I pamiętaj, mówmy głośno jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Które w zeszłym roku ogryzawa. <laughs> o nie. Natomiast 18 lat po pękilerze otrzymujemy Outriders. Koperca... Koro... Co takiego?